Dzień dobry, zapraszamy wszystkich do wysłuchania podcastu dotyczącego osiągania celów. Zgodzicie się ze mną, że zawsze jest dobry czas na to, żeby poradzić sobie z tym, co nas hamuje i ogranicza, z tym, co blokuje nas w rozwoju i samorealizacji. Mam taką myśl, takie też doświadczenie, że wielu z nas posiada takie nieodżałowane, zapomniane projekty, takie niezrealizowane cele. Czasami możemy je znaleźć na schowanych do szuflady, zapisanych w sylwestrową noc, w listach postanowień noworocznych. Dokładnie tak. Jestem o tym przekonana, że każdy z nas ma takie niezrealizowane cele. Bardzo często robimy sobie taką listę pod koniec roku, po to tylko, żeby w styczniu powiedzieć, że od dzisiaj będę realizować te cele. No jednak okazuje się, że z tej listy potem niewiele zostaje zrealizowane, więc ludzie jednak mają kłopot i trudność w realizacji celów. Często te cele dotyczą, czy badania psychologiczne, socjologiczne pokazują, że one często dotyczą takich obszarów w naszym życiu, które są związane z edukacją, ale też pracą i rozwojem zawodowym. Zresztą to jest ze sobą powiązane, dlatego że chęć podnoszenia swoich kwalifikacji często wynika z chęci zdobycia po prostu lepszej pracy albo awansu, czy też wyższego wynagrodzenia. Chociaż oczywiście też podejmujemy takie cele, które są związane z naszym zdrowiem, wartościami osobistymi, czy też rodzinnymi. W ogóle myśląc o celach, też często tworzymy te cele w taki sposób, że myślimy o tym, co my chcemy. I ten sposób myślenia też determinuje to, w jaki sposób my podchodzimy do ich realizacji, jak w ogóle o nich myślimy. I na przykład w ten sposób takie cele zazwyczaj stawiane, czyli chcę zarabiać więcej właśnie, chcę mieć więcej czasu dla rodziny, chcę podjąć jakieś kolejne studia. Skupiałam się tylko na tym obszarze chcę. Natomiast to jest jeden tylko z czynników, jeśli myślimy o celach, tak zwany czynnik motywacyjny. A warto też skupić się na drugim czynniku, czyli takim, który jest związany z naszą siłą woli, czyli z całym tym zapleczem, które jest związane z realizacją celów, czyli nie tylko z tym, co ja chcę, ten czynnik motywacyjny, ale z tym, jak ja to zrobię, czynnik wolicjonalny. I myślę sobie, że warto na samym początku, kiedy myślimy o celach, właśnie zadać sobie takie pytania. Tak naprawdę, co się kryje pod moim celem? Co ja chcę osiągnąć? Z czym on jest powiązany? Z jakimi innymi ważnymi obszarami w moim życiu? No ale też o to, jaką drogę podejmę w realizacji do tego celu. A jak już mówimy o drodze, to na pewno trzeba sobie uświadomić, no, że ta droga będzie powiązana z różnymi momentami, też trudnymi w realizacji tego celu. I właśnie to jest ten czynnik wolicjonalny, o który też trzeba zadbać, bo inaczej zwiększamy prawdopodobieństwo, że te cele trafią właśnie na tą listę sylwestrowych celów odłożonych gdzieś tam do szafy. To, czy mówisz, Alicja, jest szczególnie istotne w przypadku celów długoterminowych. Ja myślę o tych celach, które mają horyzont czasowy miesięczny, wielomiesięczny, letni nawet, wieloletni. I to są takie cele, takie, których ten efekt końcowy jest bardzo słabo widoczny, a ten wysiłek, który należy podjąć każdego dnia czasami, każdego tygodnia, on jest niewspółmiernie, wydaje się niewspółmiernie duży do tego, co tak naprawdę widzimy w tych małych kroczkach. Więc w przypadku takich długoterminowych celów koniecznie należy bardzo dokładnie zaplanować sposób realizacji tych celów, podzielić duży cel na mniejsze etapy i precyzyjnie, szczegółowo monitorować etapy osiągania tych celów. Zatem ta realizacja celów nie jest taka prosta, jakby się wydawało, że troszeczkę trzeba trochę więcej wiedzieć na temat tych celów. A gdybyś Justyna mogła powiedzieć o jakimś takim celu długoterminowym, co by mogło być takiego? Przykładem takiego celu długoterminowego, który dość często jest stawiany przez ludzi tak naprawdę w tej chwili w każdym wieku, to są studia, albo studia drugiego stopnia. I tutaj ta organizacja studiów jest w ten sposób jakby przygotowana, zaplanowana, że studia są podzielone na semestry, a przedmioty, które student musi zrealizować, są w sposób oczywiście uzasadniony merytorycznie na te semestry rozdzielone, tak? Natomiast egzaminy i zaliczenia, one bardzo pomagają właśnie w monitorowaniu tego stopnia osiągania celów. Taka organizacja i taki plan pomaga utrzymać zaangażowanie w cel, a tym samym wzmacnia wytrwałość. Ale jednak tak sobie wyobrażam, że podjęcie takich studiów pierwszego czy drugiego stopnia, albo w ogóle jakichś innych celów, wiąże się jednak ze zmianą. A zmiana zawsze rodzi niepewność, rodzi stres, często rodzi opór, pojawiają się różne pytania. Czy sobie poradzę, co powiedzą na przykład koledzy w pracy, czy nie postrzegają tego jako rywalizację. Czyli pojawia się bardzo dużo wątpliwości,
na które można sobie odpowiedzieć. No jednak wydaje mi się, że opór jest naturalną reakcją na zmianę, że to jest coś, czego nie trzeba się bać, że to jest coś, co pojawia się zawsze u każdego. I wydaje mi się, że jedynym wyjściem jest po prostu wyjście ze strefy komfortu, bo komfort daje takie poczucie bezpieczeństwa, czyli coś, co jest znane, jest czymś, z czym jest nam wygodnie po prostu, zwyczajnie. Ale jednak, kiedy nie przekroczymy tej strefy komfortu, kiedy nie wyjdziemy z niej, nie wyjdziemy do czegoś, co jest mniej bezpieczne, to jednak nie zrealizujemy celu. Mm-hmm. Więc jakby trzeba to zaakceptować, wiedzieć, że opór jest czymś normalnym, on się po prostu pojawia, ale ważne jest, żeby jednak ten pierwszy krok do przodu wykonać. Mm-hmm. Ale wiesz, pewnie wiele osób sobie zada teraz pytanie, czy warto w ogóle wyjść z tej strefy komfortu? No bo ona, tak jak mówisz, wiąże się z jakimiś nieprzyjemnościami, trudnościami, więc pytanie, czy warto, jak to wynika z Twoich doświadczeń pracy z klientami? Oczywiście, że warto. Wszyscy klienci, którzy podejmują wyzwania, podejmują cele, potem są bardzo usatysfakcjonowani jednak na końcu tej drogi, więc to właśnie ludzie, którzy nie podejmują celów, są w tej strefie komfortu, tej bezpiecznej, ale jednak to jest tak, jak bycie troszeczkę z niewygodą, życie w czymś, co jest niewygodne, ale znane i bezpieczne. Więc jednak wszyscy klienci, którzy przychodzą i trafiają do mnie do gabinetu, pracując nad rozwojem osobistym, to są osoby, które w efekcie finalnym są bardzo usatysfakcjonowane ze swoich zmian. Okazuje się, że też pomocne w procesie realizacji celów są takie implementacje intencji. To są takie proste formuły na zaprogramowanie celu. I one mają taki kształt takiego zdania: jeśli to, to to. I tutaj ja mogę podać dla przykładu takie zdanie: jeśli będę jechać autobusem, kiedy będę jechać tramwajem, będę powtarzać słówka na angielski. I to jest z jednej strony stwierdzenie, a z drugiej strony jest to bardzo konkretny plan działania, który mówi nam, kiedy, jak i gdzie będę realizować swoje zadania. Też mówisz o takim sposobie radzenia sobie przez samą osobę. Natomiast warto też powiedzieć o tym, że żyjemy wśród ludzi i dla ludzi i że możemy korzystać ze wsparcia społecznego. Że to wcale nie jest tak, że jeżeli mamy dużo na głowie, dużo do realizacji, to jesteśmy z tym sami, bo wokół nas są ludzie, którzy mogą nas wspierać i korzystanie z czyjejś pomocy jest korzystne zarówno dla nas, ale też dla tych ludzi, bo ludzie lubią nam dawać. Więc poproszenie kogoś o pomoc w trudnym zadaniu czy w trudnej sytuacji jest czymś najbardziej normalnym i korzystnym. Czyli mówiąc wprost, warto mówić ludziom o tym, że mam taki cel, pomóż mi w jego realizacji? Dokładnie tak. Co więcej, wydaje mi się, że cel wypowiedziany na głos jest takim zobowiązaniem społecznym. Tak. Że to, jeżeli wypowiemy coś na głos przed kimś, no to czujemy się bardziej zobowiązani takim, żeby taki cel osiągnąć. Co więcej, jeszcze są takie dwa procesy, o których warto pamiętać, tak? Mówimy o samokontroli i samorealizacji. One bardzo rzadko się pojawiają, jak myślimy o celach. A warto sobie też uświadomić, że te dwa procesy związane z jednej strony ze skupieniem się na gratyfikacji, a z jednej strony skupieniem się na realizacji celu, to też istotnie mogą na niego wpływać. I teraz jak one wyglądają, jeśli chodzi o takie wsparcie z siebie samego? Bo ty mówisz tutaj, Agnieszka, o wsparciu społecznym, które jest bardzo ważne, ale też można siebie samego wspierać w realizacji tych celów, jeśli mamy większą świadomość o tych czynnikach, które wpływają na realizację celu. Więc jeśli chodzi o tą samą regulację, to jest taki czynnik, który mówi o tym, że my chcemy sobie zrobić dobrze, mówiąc krótko, czyli chcemy podnieść swój dobrostan. Tak? Ten dobrostan możemy podnieść w różne sposoby, a najczęściej on się pojawia wtedy, kiedy mamy trudności. Chcemy zadbać o to, żeby się lepiej poczuć, żeby właśnie wyjść z tej strefy komfortu i wrzucić szybciutko do ciepłego miejsca, w którym się dobrze czujemy. I tak na przykład, jeśli już realizujemy jakiś cel, jesteśmy w trakcie jego realizacji i pojawia się trudność albo wyzwanie, to myślimy sobie, może jednak nie, może to odłożę na później, pójdę się wykąpać, wyjadę gdzieś tam w jakieś przyjemne miejsce, spędzę przyjemnie czas, zrobię coś, co podniesie mój nastrój. Natomiast wtedy się dobrze czuję, ale na krótką metę, tak? Bo za chwilę, kiedy się zorientuję, że nie wykonałam działań, które prowadzą mnie do realizacji celu, no to wtedy moje poczucie skuteczności, samoocena mogą w jakiś sposób być obniżone. Więc to jest bardzo istotny proces, o którym warto pamiętać. To też wzmacnia naszą odporność psychiczną. Odporność psychiczna to jest, ona jakby determinuje to, w jaki sposób radzimy sobie ze zmianą, z wyzwaniami, radzimy sobie w sytuacjach stresu, czy też jesteśmy w stanie o siebie zadbać w sytuacji kryzysu. Warto pamiętać o tym, że naszą odporność psychiczną my możemy wzmacniać i rozwijać tak naprawdę w procesie całego naszego życia.
A co się z tym wiąże? Realizacja celów i poczucie skuteczności, które nam wzrasta po takiej skutecznej realizacji celów, wzmacnia naszą odporność, a tym samym wpływa na to, że kolejne cele realizujemy jeszcze łatwiej i jeszcze sprawniej. Dokładnie, bo to że my widzimy tą naszą skuteczność, powoduje właśnie, że w kolejnych sytuacjach będziemy czerpać z tego doświadczenia i jeszcze lepiej sobie radzić w tych sytuacjach trudnych. Więc ta odporność psychiczna, którą też tutaj poruszyłaś, jest niezwykle istotna. My o niej już mówiłyśmy, bo ona się pojawiała w tej naszej dyskusji. Natomiast odporność psychiczna jest faktycznie takim ważnym czynnikiem, który po pierwsze jest związany z naszym zaangażowaniem, czyli z tą wytrwałością w realizacji celu. Jest związana z poczuciem wpływu na rzeczywistość, że ja mam poczucie, tak? Mam takie poczucie, że faktycznie to, co robię, ma sens po prostu, więc się w to bardziej angażuję. Jest związane też ogólnie z tym, jak mam samoocenę, swoją pewność siebie, tak? Czyli z takim poczuciem w ogóle mojej skuteczności. No i oczywiście ze zmianą, o której mówiła Agnieszka, tak? Czyli to, że ja w ogóle mam takie podejście, że zmiana jest generalnie sytuacją dla mnie rozwojową, a nie jakimś utrudnieniem, tak? Czyli jeśli coś nagle się zmienia w moim otoczeniu, to staram się postrzegać w ogóle to jako wyzwanie, jako coś, z czego i tak będę mogła czerpać, a nie coś, co powoduje, że ja się gorzej czuję. Więc to wszystko, jakby te wszystkie czynniki składają się na tą odporność psychiczną, która jest niezwykle istotna, jeśli chodzi o realizację celu. Budują nasz dobrostan. Tak. Z jednej strony ta pewność siebie nam wzrasta, rośnie też satysfakcja osobista z realizacji celów, ale oprócz takiej satysfakcji i dobrostanu psychicznego, jednak realnie polepsza nam się nasza sytuacja, bo rzeczywiście realizując cele, możemy znaleźć lepszą pracę, możemy zyskać większe zarobki, możemy zyskać szacunek otoczenia. Także to zalet realizacji celów jest bardzo wiele. Dokładnie. Jeszcze teraz myślę o takim jednym czynniku, który, bo mówiłyśmy o tych porażkach, o sytuacjach trudnych, kiedy realizujemy cele. Jest taki konstrukt psychologii, który nazywa się self-compassion, czyli generalnie bycie dobrym dla siebie. W realizacji celów, kiedy nam coś nie wychodzi, też jest taki moment niezwykle istotny, kiedy my podczas jakiegoś upadku, kiedy nie mamy doświadczeń, jak sobie z tym radzić, mamy niewypracowane jeszcze schematy albo niezaplanowane tą drogę, której mówiliśmy, że mogą się trudności pojawić, wtedy siebie jeszcze sobie, że tak powiem, dokładamy, tak? Zamiast siebie samych wesprzeć. Bo właśnie ten konstrukt bycia dobrym dla siebie mówi o tym, że w trudnościach, jeśli zaczynamy być życzliwi dla siebie, po prostu traktujemy siebie tak jak przyjaciela, to wtedy o wiele więcej możemy zyskać na tej skuteczności w realizacji tego i też kolejnych celów. No właśnie, to jest bardzo ważna rzecz, o której Ala mówisz, bo wydaje mi się, że to nie wybrzmiało jeszcze do tej pory, ale w trakcie realizacji celów możemy napotkać na trudności. I to jest czymś, czego nie powinniśmy być zaskoczeni, bo one się pojawiają naturalnie. To nie jest tak, że kiedy sobie wyznaczymy cel, nawet idealnie go sobie wyznaczymy, będziemy w tym procesie, to nie mamy wpływu na pewne nieprzewidziane okoliczności, które mogą się wtedy pojawić i powodujące to, że ten cel może być mieć pewną trudność do realizacji. No ale właśnie, wtedy mamy wsparcie społeczne, wtedy mamy samego siebie, więc to są też takie rzeczy, na które powinniśmy być przygotowani, że te trudności się mogą pojawić, ale są też zjawiskiem naturalnym i można sobie też z nimi poradzić. Ale nie rezygnujemy z celu, tylko idziemy dalej, prawda? I to jest ten czynnik wolicjonalny, tak? Oprócz motywacyjnego, właśnie ten wolicjonalny, który powoduje, że ja wiem, jak osiągnę to chcę. Ten mój cel na przykład, nie? Że zrealizuję kolejny stopień, na przykład na poziomie mojej edukacji, będę się dalej rozwijać, tak? I jeszcze jest ta samokontrola. Prawda? Bardzo ważny czynnik. Też bardzo ważny czynnik, który jest związany z tym, że ja podejmuję właśnie działania mimo trudności, które są zorientowane na realizację celu. Dokładnie. Także nic, tylko realizować cele i po prostu dobrze je wyznaczać, być w tym procesie, nie bać się trudności, pamiętać, że mamy wsparcie społeczne, że są osoby wokół nas, które pomogą nam realizować te cele. I przede wszystkim, że te cele wpływają na nasze dobre samopoczucie. Jeśli będziemy sobie je odhaczać i gratyfikować się też za nie, to naprawdę powinny bardzo dobrze działać. Czego Państwu serdecznie życzymy.